Cześć, witam w dzisiejszym odcinku, w którym to zrealizujemy sobie teraz zadanie w C Sharp, które często pojawia się na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych. I teraz napiszemy sobie funkcję, która będzie sprawdzać poprawność rozmieszczenia nawiasów w stringu, w ciągu tekstowym. Będziemy po prostu sprawdzać ten ciąg tekstowy, ten string, pod kątem zrównoważonego nawiasu. Czyli o co tu chodzi? Czyli czy wszystkie nawiasy otwierające mają nawias zamykający i czy są one logicznie umieszczone w tym ciągu. Takie sprawdzanie może służyć do sprawdzania poprawności plików XML, JSON itp. No i będziemy sprawdzać nawiasy, czyli otwierający i zamykający. Takie dwa nawiasy jak będą w ciągu, no to jest to ciąg poprawny. Potem będzie następny, no to jest poprawny. Będą one zagnieżdżone, to jest poprawny, no bo każdy otwierający odpowiada zamykającemu. Następnie taki nawias. Albo jeszcze w środku tak. To też jest poprawnie, no bo otwierający odpowiada zamykającemu, otwierający zamykającemu, to jest poprawny ciąg. Czy jeszcze tutaj na przykład taki nawias i w środku okrągły. To jest jak najbardziej poprawny. Natomiast jak będziemy mieć nawias otwierający, a potem na przykład nie otwierający, tylko na przykład jeszcze raz otwierający, tu zamykający, ale tu już nie będzie drugiego zamykającego, tylko będzie na przykład otwierający taki, no to to już jest ciąg niepoprawny, no bo brakuje tutaj tego nawiasu zamykającego, który by odpowiadał temu otwierającemu. Tak to działa. No po prostu każdy nawias otwierający musi mieć swój odpowiednik w nawiasie zamykającym. Wkleiłem tutaj jeszcze w komentarzu, jak wyglądają te nawiasy poprawnie rozmieszczone, a jak niepoprawnie. Niepoprawnie, no to jak na przykład mamy jeden tylko zamykający, a nie mamy wcześniej otwierającego. Albo jak mamy tylko otwierający, a nie mamy odpowiednika do niego zamykającego. Albo jak mamy najpierw zamykający, a potem otwierający. No, kombinacji jest dużo. Chodzi o to, że nawias otwierający nie ma odpowiednika zamykającego. Każde otwarcie nawiasu musi mieć odpowiednik zamykający. I one mogą się również zagnieżdżać. No i ten otwierający to musi mieć odpowiednik zamykającego swojego nawiasu, nie innego typu. Dobrze, no to teraz zrobimy sobie przykładowe rozwiązanie tego zadania. Napiszemy sobie i użyjemy sobie tutaj stosu podczas iteracji przez każdy znak w ciągu wejściowym. Czyli będziemy odkładać wszystkie nawiasy otwierające na stos i będziemy zdejmować nawias otwierający wtedy, jeśli nawias następny pasuje do otwierającego. Czyli jeśli na otwierającym nawiasem będzie na przykład taki, to jeśli następny w ciągu będzie taki, no to wtedy ten nawias otwierający ze stosu możemy zdjąć, bo one się balansują, pasują do siebie. No a jeśli to nie będzie nawias pasujący, no to musimy go odłożyć na stos. Bo żeby zdjąć ze stosu, to musi ostatnia pozycja na stosie pasować nawias otwierający do zamykającego. Czyli na stosie będziemy mieć otwierający, to żeby go zdjąć, to następny znak musi być nawiasem zamykającym, pasującym. Jeśli tak, to zdejmujemy ze stosu, a jeśli nie, no to nie możemy zdjąć. I pod koniec iteracji, jeśli stos jest pusty, no to znaczy, że wszystkie nawiasy zostały zrównoważone, czyli ciąg jest prawidłowy. Dobrze, to dodajmy sobie tutaj funkcję, która będzie to realizować. Dobrze, zdefiniowałem funkcję, która jest statyczna, publiczna, zwraca bool, czyli zwraca true lub false i przyjmuje ten string. Czyli dostajemy do funkcji, wprowadzamy łańcuch znaków, no i będziemy zwracać wartość true lub false, w zależności czy te nawiasy się balansują. Jeśli ciąg będzie prawidłowy, to będziemy zwracać true, jeśli nie, to false. No i teraz, tak jak powiedziałem, chcemy użyć tutaj stosu do odkładania i zdejmowania przeglądanych znaków. No to deklarujemy sobie teraz tutaj stos. Zadeklarowaliśmy stos do odkładania i zdejmowania znaków. No i teraz będziemy jeszcze potrzebować słownika do zdefiniowania nawiasów, jakie będziemy sprawdzać. No to teraz sobie zadeklarujmy słownik jeszcze. Dobrze, zadeklarowaliśmy sobie również słownik do zdefiniowania nawiasów, jakie będziemy sprawdzać, czyli mamy cztery typy nawiasów.
No i teraz możemy sobie użyć instrukcji try catch i w try catchu zrealizować to sprawdzanie. Dodajemy try catch. No i teraz możemy sobie tutaj od razu w catchu dodać obsługę wyjątka i wyjątek zostanie przechwycony po prostu wtedy, gdy w przypadku znalezienia nawiasu zamykającego przed dowolnym nawiasem otwierającym. No bo jak znajdziemy nawias zamykający, a przed tym nawiasem zamykającym nie było odpowiadającego mu nawiasu otwierającego, no to znaczy, że już mamy nieprawidłowy łańcuch, że łańcuch nie jest zbalansowany i musimy wtedy zwrócić false. Czyli tutaj będziemy sobie zwracać false. Zwracamy false. No a teraz tutaj zrealizujemy logik. Oczywiście tu jeszcze musi być średnik. No i dobrze, teraz tutaj będziemy realizować naszą logikę. No i po prostu w pętli for each będziemy przechodzić przez każdy znak ciągu wejściowego. No to dodamy sobie tutaj pętlę for each. No i musimy przechodzić przez ciąg wejściowy, czyli naszą kolekcją, no to będzie nasz ciąg wejściowy, czyli input. I będziemy sobie pobierać pojedynczy znak. Pojedynczy znak zadeklarujmy sobie jako mark. I teraz tutaj w pętli for each będziemy musieli sprawdzać, czy znak jest jednym z nawiasów otwierających. Jeśli jest, to będziemy go odkładać na stos. Czyli skorzystamy tutaj z ifa. Tak, i w ifie będziemy sprawdzać, czy jest, czy ten znak, który teraz mamy, jest jednym ze znaków otwierających. Czyli odwołujemy się do naszego słownika, tak, i sprawdzamy, czy klucz, bo w kluczu mamy znak otwierający, czyli czy klucz zawiera ten znak, który teraz sprawdzamy, czyli mark, tak. No i jeśli zawiera, to tak jak powiedziałem, musimy odłożyć to na stos, czyli nasz stos i odkładamy na stos ten znak. Jeśli to jest znak otwierający, odkładamy go na stos. I teraz tak, jeśli znak nie jest jednym z nawiasów otwierających, no to musimy teraz w instrukcji else if, dodajemy sobie else if i tutaj w else if musimy sobie teraz sprawdzić, czy ten znak jest jednym z nawiasów zamykających. I teraz w else if to sobie zrobimy. Czyli znowu odwołujemy się do naszego słownika i teraz value. Value mamy znaki zamykające, no i również sprawdzamy, czy ten znak nie jest nawiasem zamykającym. Tak. I jeśli jest nawiasem zamykającym, no to jeszcze musimy sprawdzić, czy ten nawias zamykający pasuje do ostatniego nawiasu otwierającego, czyli do tego, który jest odłożony na stos. Czyli musimy sobie tutaj dodać kolejnego ifa. Tak, czyli sprawdzamy, czy nawias zamykający pasuje do ostatniego nawiasu otwierającego. Jeśli pasuje, no to musimy go zdjąć ze stosu. Czyli odwołujemy się do stosu i wywołujemy pop, zdejmujemy nawias ze stosu. No bo nawiasy są zbalansowane. W przeciwnym razie możemy zwrócić false, no bo nawiasy nie są zbalansowane. I na końcu średnik. No i na koniec, w przeciwnym razie, czyli już tutaj w else, będziemy dalej przeglądać nawiasy, przeglądać znaki. Czyli tutaj po prostu dajemy continue. Tak, oczywiście na końcu tutaj musi być średnik. No i na koniec tutaj upewniamy się, że wszystkie nawiasy są zamknięte. I będziemy tutaj w returnie sprawdzać, czy wszystkie nawiasy są zamknięte. Czyli możemy sobie wywołać counta. No i jeśli będzie zwrócone 0, jeśli count będzie się równać 0, no to oznacza, że wszystkie nawiasy są zrównoważone, czyli zwracamy true, że ciąg jest zrównoważony, a w przeciwnym razie zwracamy false, że ciąg nie jest zrównoważony. I to by była cała nasza logika. No i teraz możemy sprawdzić nasze rozwiązanie. Przejść do metody main. No i tutaj możemy poprosić użytkownika o ciąg. Prosimy użytkownika, żeby podał ciąg i następnie będziemy go odczytywać. Odczytujemy ten
ciąg. No i teraz musimy wywołać naszą funkcję do sprawdzania i żeby ona wyświetliła wynik. No to możemy sobie dodać od razu w konsol readline, żeby wynik był na konsolę, a tutaj wywołujemy sobie naszą funkcję solution. No i przekazujemy to, co użytkownik wprowadził, ten ciąg, czyli expression. Na koniec jeszcze nawias zamykający. No i teraz możemy sobie uruchomić aplikację. Możemy sobie na przykład skopiować ten poprawny ciąg, skopiować i ten wprowadzić. Uruchamiamy aplikację. Aplikacja się uruchomiła. Dobrze, wklejam ten ciąg, klikam Enter i w wyniku dostajemy true. Ciąg jest prawidłowy. A wprowadźmy sobie teraz inny ciąg, nieprawidłowy. Nieprawidłowy, no to na przykład będziemy mieć tak. To jest prawidłowy, tu będzie prawidłowy, 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 ale teraz damy sobie na przykład taki nawias zamykający, no i ten ciąg już powinien być nieprawidłowy. Klikamy Enter i dostajemy false. No i możecie się pobawić. I to jest cały nasz kod. To jest tutaj całe te rozwiązanie, no i tutaj sprawdzamy. No i na tym byśmy skończyli ten odcinek. Zrobimy jeszcze jedno sprawdzenie. Powiedziałem na początku, że takie sprawdzanie może służyć do sprawdzania plików XML, JSON i tym podobnych. I teraz tutaj wklejam plik JSON. Wkleiłem plik JSON. Możemy nacisnąć Enter i sprawdzić, czy on jest prawidłowy. Widzimy, jest prawidłowy. Zostało nam zwrócone true. Możemy jeszcze raz uruchomić i jeszcze raz ten plik JSON wkleić i dodać na przykład albo usunąć jeden nawias. I teraz ten plik JSON już nie będzie prawidłowy. Jak klikniemy Enter, dostajemy false. No i to jest takie bardzo praktyczne zastosowanie sprawdzania, czy nawiasy są, że tak powiem, zrównoważone. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Jak ktoś chce, to również zapraszam na stronę devhobby.pl, gdzie również tam jest post, który odnosi się do tego programiku. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejne.